Kochani, zbliża się niedziela i trzeba zacząć gotować tradycyjną polską zupę z własnym makaronem, czyli rosół z własnym makaronem. Ale że my nie jemy mięsa, a rosół to jest takie klasyczne danie kuchni polskiej, które powinno być, rosół powinien być gotowany przynajmniej na dwóch rodzajach mięsa, i oczywiście do tego dodajemy włoszczyznę, więc to nie będzie rosół, bo to nie będzie na bazie mięsa. Nie wiem, czy to będzie też bulion, dlatego że bulion z kolei to jest potrawa, czy potrawa, która jest skoncentrowanym, klarownym wywarem z warzyw albo z mięsa też. No to nie będzie bardzo mocno skoncentrowane, więc czy to będzie rosół, czy to będzie bulion, może nazwiemy to bulionem wege. Bulion, przygotowanie takiego obiadu zaczynamy nie od makaronu, tylko od wstawienia warzyw na bulion, dlatego że on musi, podobnie jak ten mięsny, się długo gotować. Co, jakie będą teraz składniki naszego wege bulionu niedzielnego z własnym makaronem? Oczywiście włoszczyzna z przewagą warzyw białych. Te, jak widzicie, warzywa są dosyć takie koślawe, bo to są z naszego ogródka te biedne selery, resztki jakiejś marchewki, pory oraz pietruszki. Tych warzyw białych jest o wiele, wiele więcej aniżeli marchwi. Do tego dochodzą nam łupiny cebuli, czosnek razem z łupinami, kurkuma, która też nada naszemu bulionowi pięknego koloru, i natka pietruszki, która będzie do gotowania dodawana, cebulka. Ta cebulka jest przypalona, im ona byłaby mocniej przypalona, tym też odda piękny kolor do naszego bulionu warzywnego, i przyprawy. Solidna łyżka lubczyku, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz taki w kuleczkach i kilka goździków, no i troszeczkę sosu sojowego. Sól też będzie oczywiście potrzebna i łyżka oleju. Zaczynamy od tego, że wyszorujemy warzywa i warzyw nie obieramy ze skórki, tylko będziemy je gotować w skórce. Wszystko już jest przygotowane, więc po prostu wkładamy do garnka. Włoszczyzna, warzywa nie są pokrojone, tylko w całości. I do tego dodajemy te wszystkie przyprawy. Cebula najpierw jeszcze. Przyprawy możemy dać w woreczku lnianym albo tak luzem, a potem po prostu przecedzić już gotowy rosołek czy zupkę, jak to nazwiemy. Kurkumę tylko przekroję i zalewam zimną wodą, a dopiero kiedy się ta woda podgrzeje, dodam sos sojowy i łyżkę oleju. Teraz makaron. Taki domowy makaron robię pierwszy raz. Widziałam wiele razy jako dziecko, jak mama i babcia robiły domowy makaron, a potem już tylko w zasadzie się kupowało. Najpierw się robiło makaron zawsze samemu, potem od święta właśnie do rosołu, a tak na co dzień makaron kupowało się już gotowy w sklepie, a potem już w ogóle przestały, przynajmniej moja mama i babcia, robić makaron, tylko kupowały. Ale wypytaliśmy co i jak to się robiło, i mam nadzieję, że ten makaron nam wyjdzie. Mąka przesiana,
I teraz dodajemy jajeczka. I wstępnie mieszamy w misce. Chociaż pamiętam, że robiło się to od razu na stolnicy, tyle że właśnie my nie mamy takiej klasycznej stolnicy, a szkoda, bo by się przydała. Według niektórych przepisów dodaje się na przykład 2 łyżki wody. Zobaczymy. Według innych przepisów nie dodaje się wody. Twoja mama mówiła, kochanie, że nie dodawała wody, prawda? Chyba nie. Tak, tak, tak mówiła, jak z nią rozmawialiśmy na temat makaronu domowego. I teraz przekładamy na stolnicę. Muszę sprawdzać, czy rosół nie rosół, tylko bulion nie zaczyna się gotować. Zmniejszę troszeczkę ogień, bo zaczyna się gotować. Pięknie wygląda i wspaniale pachnie już. Na taki mały weźmiemy tak zwany ogień. I niech się gotuje. I to trzeba wyrabiać tak długo, aż przestanie się kleić, a po przekrojeniu nie powinno być widać pęcherzyków powietrza. Chyba będzie żółciutki dzięki tym jajeczkom. Za mocno się gotuje. Ale nie kipi. Nie, nie kipi. Tak jak rosół, powinien tylko delikatnie, jak to się mówi, pyrkotać. Myślę, że wystarczy. Jest ciasto takie pod dotykiem, wydaje się, że jest dobre. No i zobaczymy. No, tu są jakieś pęcherzyki powietrza w środku, czyli jeszcze troszeczkę trzeba powałkować. Znaczy nie powałkować, tylko wyrabiać. Ale to już wyrobię osobno. Tak, i teraz trzeba to rozwałkować na taki placek o grubości milimetr, dwa. Tak, zdecydowanie, wiesz, przydałaby się stolnica i nie na takim stoliku, tylko na wyższym blacie. To byłoby wygodniej. Ale ty masz wprawę w wałkowaniu. Przecież, prawda? Coś tu ci mogę rozwałkować. No to rozwałkuj. Rozwałkuj na taki cienki. Cieniuteńkie. Może być, pokaż. Tak, jest idealne. I u mnie w domu zawsze się to tak robiło, że na krzesłach, na ściereczkach troszeczkę musiały te krążki
obeschnąć. I drugi placuszek. Też. Moi drodzy, praktyka czyni mistrza. Jak zaczynałem wałkować, to z całej siły przyciskałem, żeby to się rozwałkowało. A to wystarczy delikatnie po prostu w ten sposób i on się wałkuje. To jest niesamowite. Od razu przypomniała mi się babcia i sobie pomyślałem, kurczę, pamiętam jak babcia wałkowała. No ale właśnie wydawało mi się, że aż tyle siły to nie wymagało. I faktycznie nie wymaga. No i mamy, kochani, dwa takie cieniutkie placki, krążki. I teraz jeden pokroimy na makaron cienki, ale długi. A drugi na taki krótszy. O, żeby się to nam nie sklejało, to na stolnicę, czy tam na tą pseudo stolnicę, odrobina mąki. I ty, kochanie, chcesz zwinąć w rulonik? Nie, zwini. Można by to było jeszcze, wiesz, wyrównać, nie? Ale myślę, że... O, bo to w taki... O. To będzie takie spaghetti. Tak, to będzie długi, za długi będzie? Nie wiem. Spróbujemy po prostu. Nie wiem, jak to będzie się kroiło na tym silikonie, więc po prostu... Będziesz kroił? No, zacznij. Ja zacznę. To nie za gruby. Aha, taki cieniuteńki. O właśnie, o właśnie. Cieniuteńeczki. Chcesz spróbować? Tego makaronu wyjdzie całkiem sporo i teraz możemy go od razu użyć, a możemy go dosuszyć, wysuszyć w zasadzie i wtedy w takim woreczku lnianym czy bawełnianym on może troszeczkę poleżeć. Ja myślę, że to będzie bardzo spora porcja makaronu. I teraz drugi sposób. Hop! Wystarczająco masz tu mąki, żeby ci się nie skleiło. U mnie w domu się tak właśnie robiło. I taki kawałek lądował na kuchni. Pamiętasz? I takie pęcherzyki się robiły. Pyszne to było. Tak, i teraz jeden na drugi, tak? Tak. Tak u mnie też się robiło. Mhm. Tego sposobu ze zwijaniem nie znałem. Nie, no twoja mama mówiła. No może zna, ale nie robiła w ten sposób. Nie pamiętam, no. Albo ja nie pamiętam. Ja pamiętam, że tak się robiło właśnie jak teraz ty robisz. I na desce, nie? Aha. No, bo... Hopsa. I tu już można grubszy pokroić, w zasadzie jaki się chce, jaki się lubi. I teraz, dopóki się nasz bulion wege nie ugotuje, to makaron będzie tutaj przesychał. Trzeba co jakiś czas podejść i go przewrócić, troszeczkę poruszać, żeby się nie skleił. Ale powiem wam, że to jest coś wspaniałego. Powrót do takich tradycji. Mam nadzieję tylko, że będzie dobry.
a bulion wege pachnie obłędnie. Ale jeszcze się musi za 2 godziny gotować. I pamiętam, że moja mama zawsze robiła tego makaronu więcej, bo takie te kółka przed pokrojeniem to zajmowały wszystkie krzesła, a nieraz nawet na wersalce. I robiła tego, były porozkładane na ściereczkach i robiła tego dużo. Taki pamiętam, był takiej wielkości biały worek lniany. I w tym worku w kuchni trzymała wysuszony makaron, a później, kiedy zachodziła jakaś potrzeba, to po prostu stamtąd brała tyle, ile trzeba. A wiesz, że ja kiedyś miałem taką sytuację, że często gotowałem kiedyś tego rodzaju pseudorosół i kogoś poczęstowałem i ten ktoś w ogóle się nie zorientował, był bardzo zdziwiony, że tu nie ma żadnego mięsa. Tak? No ciekawe. Może moglibyśmy też naszych sąsiadów zaprosić, żeby sprawdzić to. Wywar rosół wege już jest gotowy. I teraz na osolony wrzątek wrzucam nasz piękny domowy makaron i on się będzie gotował do miękkości. Makaron gotowy. I teraz podam zupkę. Makaron. Bardzo długi wyszedł. Tyle, kochanie, makaronu tak, tobie? Wystarczy. Że będziemy tego makaronu mieć na pół roku. O, dobrze. I teraz, tak jak to było zawsze z marchewką, ale my sobie weźmiemy jeszcze z dodatkowymi warzywami por. To są warzywa nieobrane, więc takie troszeczkę ciemniejsze. Seler. I nalewamy. Normalnie trzeba by było ją przecedzić, żeby nie miała tych przypraw takich widocznych, ale my tego nie będziemy robić. Myślę, że my w ogóle zjemy te wszystkie warzywa. Oczywiście. I gotowe. Smacznego. Smacznego. Wygląda pięknie. Ja oczywiście zanim spróbuję, to muszę sobie popieprzyć. Lubię dużo pieprzu, jeśli chodzi o zupy. Pyszne. Oczka są. Makaron trochę za długi, wiesz? Ale pyszna. Cudowna. Taki, wiesz, prawdziwy niedzielny obiad. Makaron też jest bardzo dobry. A na drugie danie? Schabowy bez schabowego? Pamiętasz, ziemniaki i surówka. Ale jak był rosół, to były też ziemniaki, wiesz z czym? Z potrawką. Azu, tego nie znam. Właśnie to się taki sosik biały robiło. Ze śmietaną. Bardzo dobre to było. Rewelacja. Dawne smaki. Serdecznie polecamy. Spróbujcie. Tak, nawet jeżeli gotujecie taki klasyczny rosół na mięsie,
to warto jest też spróbować czegoś innego. Jest naprawdę pyszny.